Dobra, nagranie poszło. Ja dzisiaj w zielonej żonobijce jestem dla urozmaicenia. Żeby nie myśleli, że masz tylko jedną. Tak, dokładnie. Dzień dobry, moi drodzy. Witam bardzo serdecznie na kanale Eat My Dusty. Tanato z tej strony i wraz ze mną jest Mufik. Siema wszystkim. I dzisiaj odgrzewany kotlet, czyli gra Heroes of the Storm. Wracamy do tytułu chyba po 2-3 latach przerwy, nie Mufik? Jakoś tak chyba, Jakoś tak. 2015 ostatnio widziałem. No, i dla mniej zaznajomionych z tematem, LOL dla mniej wymagających. Wczoraj zagraliśmy parę meczów z Mufikiem, były dobre jaja, więc stwierdziliśmy, żeby nagrać coś z tego. I specjalne tutaj ukłony dla mojego kolegi Bartka, który wysłał tego fenomenalnego mema, którego widzicie tutaj. On jest, że tak powiem, graczem, który uwielbia tą grę, więc tutaj odcinek dedykowany dla niego za stworzenie tego mema. To co, Mufik, bez dłuższego przedłużania zaczynamy. Jak widzicie, ja tutaj będę latał grubym. A Mufik, o ale pupcia. Mufik będzie latał na bubu. O, jeszcze tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda u mnie poziom postaci, którymi grałem. No jest dużo czempionów nowych, ale będziemy ogrywać. To co, Mufik, startujemy? No pewnie. No to let's go. O, dwuliniowa mapa. Twoja ulubiona, Mufik. Jak ich nienawidzę, Jezu. Wiesz, no idę tym na zebo, no to ja jestem typowo pusherem, to co ja tu mam zrobić, no? No, puszniesz demona. No, puszne. Siebie z krawędzi. Oj, powiem ci tak. Kto tu jest? Oni nie mają healera. My też nie mamy healera. A, no dobra. Mam nadzieję, że ten Kel'Thas da radę z Genjim, z Lunarą i Jayną. Miejmy taką nadzieję. I mnie to zastanawia, jak gruby wszedł na tego konia, nie? A dlaczego my tędy idziemy, jak tu środka nie Ja ma? nie wiem, ja nie wiem. Ja byłem na linii, no. Ja też jestem na linii. Chłopaki się zjorgnęli, że tu mida nie ma. Znaczy oni chyba, nie wiem czy tam nie jest Brawl na początku taki standardowy, ale nie jestem Nope. ekspertem. Łe, ale zes. Dobra, ja idę na dół do ciebie. Chodź do mnie na dół, bo tu jest dwójka. Studni potrzebuję. Po Lunarę jakbyś dziabnął. LOL! Mówisz masz. Ty, dasz sobie z nią tu radę solo? Czy nie bardzo? No da, mi się stakuj na górze. Nope. Bić. Nope. Co ja tu teraz zrobiłem, stary? Miazga? Widzisz ten zgon Gędziego? No widzę, widzę. Rzuciłem ścianę z zombie w miejsce, gdzie on uciekał, zanim on zaczął tam uciekać. Ty, no nic nie trafiam. Dwa anioły klepią się na środku. Jeden jest nasz, drugi ich i my musimy klepać ich. Ło! Ale się uratowałem, ty! Co to była za runda? Trochę przegrywamy. Idę, 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 idę. Ja. Ajajaj, szkoda. Nope. O, mam dwójkę na tym. Widocznie Lunara się popłakała. Nope. Ja zostanę na linii, zaraz będą dychy. Jest dycha. Od razu zjadam Lunarę. Czy nie? Czy tą Jaynę może? Nie wiem, jak uważasz. Nie wiem, czy nie Jayne. Bo Jayna nie ucieknie na mnie. Nie ma ucieczki takiej typowej. Ale ma farta. Nope. Wjeżdżają. Wjechali.
Jestem. Dobra. Dobrze. Mucić go tam. Dość ociągania się. Hello there. Lunara chyba się popłakała, poszła na linię. Why are you running? Ale spękali. Why are you running? Pięknie. O, ty, on jest na full HP. Na full HP. No i pięknie. Lunara tam popycha, idę po nią. Na górze fortu już nie ma. Mhm, tu też go zaraz nie będzie. Próbowali we mnie wjechać i im nie wyszło, ale Keltas mi pomógł. Ja za 9 sekund mam ulta, to wiesz. Właśnie może tam z góry jechać wariant tym. Z Muradinem. A, pojechali nas. Dobra, pchajcie tego topa. Obserwuj tam dół, czy jak, daj znać, jak będą szli na górę. Okej. Na razie zwalczą z aniołem. Cała czwórka. Dobra. I co? Muradin poszedł chyba na topa. Idą do was, całą ekipę. Tak, już cofamy. Idę. Ale mu tam zrobią wjazd. Nie, to bez sensu było. Kurczę, muszę tą Jayne jakoś, bo Lunara to mi przeskoczy. Digenji tak samo. Najlepiej Varian albo właśnie Jayna. Kogo połknąłeś? Genji'ego niestety. Też dobrze. O, dlaczego to go nie złapało? Bye, have a great time. Pięknie. Chyba pięknie. Chciał skoczyć. Chyba tak. A szalanore. Dobry obóz. Mhm. Ja tam idę robić młyn. Bijcie go. A nie, oni go nie klepią, ty. Nie, oni muszą przyjść bronić tego, bo ja po prostu jestem szybszy w klepaniu niż oni. Wiesz? Zrobili obóz na dole. Brawo. Good job, boy. Dobrze, rób. Ten z tym Feniksem tam co wjechał. Dobra, to chyba jest wygrane. Tak, też mi się tak wydaje. Jest easy. Nope. Jak to przeszło? Nie strasznie ta Lunara orze. Orze cię? Mhm. Dobrze, niech Anioł idzie. Nope. Uf.
Dobra, Worf. Ty, oni nie robią tego kampa, co oni są jacyś nieogarnięci? No może część już, wiesz, się poddała, stoi w bazie. Surrendera nie ma tutaj. No nie ma. Wygląda, no niedobrze. No, średnio bym powiedział. Zbijaj go, ile dasz radę. Tak zrobię. Ty, no nic nie robią, patrz. Oni tutaj na zadymę przyszli. Już pędzę. Nie, no Kaltas, nie teraz. To jest błąd, że robimy ten obóz teraz. No ale bez Kaltasa nie pójdziemy. Nope. Pięknie go ściągnąłeś. A, dziękuję, dziękuję. Co mnie huknął. Widzę, że gonisz tam. A, tak się wypuściłem zobaczyć, co tam słychać u Muradina. Dobra, no to jest chyba S, bym powiedział. Gruby dał radę. Piękne to było. Co ten wariant? Nara. Zmiażdżeni. Next one. Oj, na bubu. Ale mi się przyfarciło. Jeden zgon. Powiem ci tak, mówi, po tej przerwie na jedzenie to nie był mądry pomysł, bo zjadłem kanapkę domową z chili i pali mnie. Jest 30 stopni, a ja zionę ogniem. Nie czuję, jak się pocę. Zionę ogniem. Widzę, że za nie mówiłeś z wrażenia. Tak, czasami sytuacja nie wymaga komentarza. O, o, mamy armatę. Nie, ta mapa... Dlaczego? Mówi, ja słyszałem, że to twoja ulubiona mapa. Tak, zdecydowanie. Mi to pasuje. Zdecydowanie bardziej niż takie dwuliniowe dziadostwa. Ja nienawidzę tej mapy. Wiesz dlaczego ja lubię na Bobo? No. Bo on robi takie dzikie dźwięki, takie pra! A to brak, Pumpo. Swojego czasu umiałem te wszystkie jego kwestie. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Patrz, teraz będzie magiczny hak. Ja ci ich tu wybejtuję. Dwójka już jest na bocie. Tarda se da radę. Wierzę w nią. Nikt do nas nie przyszedł, ty. No to nie, to nie, no łaski bez. Może bossa robią. Na górze jest dwójka. Dobra, to trzeba od razu tu bombić w drzwi. O, dobrze, że się odsunąłeś, bo bym się tam zamknął przy bramie. Idę na topa. Mhm. O, Sylwana tu przyszła. Ty, u petardy, co tam się dzieje za młyn. Jest ciężko. To idę. Jeszcze muszę tylko nauczyć się wsiadać na wierzchowca, to będzie świetnie. Sorry, nie? Yeah, boy! O, tu już jest dużo ich.
Jadę. Oni tu w krzakach kampią, patrz. Hak rzucę ją. No widzisz. Trójka, tu jest czwórka. Jadę już. I Reynor też jedzie. Porzuciłem pająki, ale ja nie mam instant skilli, no. God, please, no! 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 Trzeba dać petardzie, że tam jest niebezpieczeństwo, żeby wiedziała, żeby nie wracała, bo po co obiektywy? Ja mam trójkę na górze. No ja mam dwójkę na midzie. Zmęczyły mnie wasze utarczki. Zbierzcie daninę. Zasłużcie na moją przychylność. Uważaj, słyszę. Ty? Świetna ładnie. Zabawa. Zabity. Biorę szywanę, idę po nią. Tamuro tu wjeżdża. Te pająki powinny pomóc. Pomogły. Tak właśnie myślałem. Doskonale. Idę na mida. A, danina. To też chodź, dasz radę tam z tą Sylwaną? Powinienem. Iha! Bo ona strasznie puszuje, nie? Dawaj na kunia. Jedziemy po tą daninę? Tak, ja już właśnie jadę, 8 sekund jest. Reynor może ma odmienne zdanie, ale ja tam wchodzę generalnie. Świetna zabawa. Chciałabyś. Nope. Już jadę ci pomóc. Myślę, że pająki pomogą. Nie przejmuj, ja zrobię widoczność. Easy. Git. Tej pomocy. Ty się zatrzymałeś. Oni mnie zatrzymali. Idziemy stąd. Idzie do ciebie ten samuraj cały, Jack. Zbierze wystarczającą daninę. Dzięki. Dobrze, że powiedziałeś, bo by mnie wykosił. To klony. Ja wiem, no widzisz, co ja zrobię tutaj. Ruch został zgładzony. Tylko wzięli daninę. No wiem, no ale... Muradin przespał. Ty nie wyciągnąłbyś tej Jane'y przez krzaki? No staram się, ale jadę dopiero, nie? Ale nie, stań tak, właśnie nie tu, gdzie stoisz, tylko przez krzaki. No dobra, nie było tematu. Nie, cofnij, bo ci nabombią. Aha, tu chłopaki walczą z cieniami, widzę. Niezwykle mnie to cieszy. Oh yeah. Dobra, trzeba to odepchnąć teraz. Spróbuję. A, okej. Okay. Ja górę odpuszowuję, ale środkiem Sylwana wjeżdża. No ja wiem, no ale ja jestem na bocie. Chłopaki ganiają po midzie. To znaczy po dżungli, o tak to nazwijmy. Nic sobie nie robią z tego, że jest klątwa. Chłopaki chyba nie wiedzą, co to jest klątwa. Ty wiesz, co jest najlepsze, że my wygrywamy w expie. Ale widzisz, jak tu wszyscy pękają. No bo ganiają, no. Dobra. Jadę tam do was.
bardzo ładnie. Musimy być ostrożni. Dobra, niepotrzebnie ganiamy za tym fragiem. Just do it! Właśnie o tym mówię. A na dole nam boss wjeżdża z Muradinem. Ja to odepnę, jedź na daninę. U nas Hanzo zaraz będzie miał dwucyfrówkę w gonach. Ty, co tu szarża na nas idzie? Topa radzę odpuszować. Gość jeszcze pisze FF, gdzie tu nie ma poddania się, nie? Wasza baza została zaatakowana. To chyba była wasza twierdza. Wiem, że zrobią bossa. No już za późno. Masz Sylwanę? Tak. Jadę do ciebie. Niezwykle mnie to cieszy. Wasza baza została zaatakowana. Sylwana. Atakuje waszą bazę. Wasza baza zmęczy mnie wasze utarki. Zjeżdżcie daninę. Zasłużcie na moją przychylność. Nie ma ich trójki, u nas jednego. Weźmy tą daninę. Wy weźcie tą daninę we trójkę, ja wezmę przebronię, bo ktoś tu będzie na pewno pusza robił. Proszę. Piękny pól. Look at this dude. Wait till you see the. No. Ten Hanzo, patrz co robi Hanzo. Biega. Patrz. Patrz na Hanzo. To jest niesamowite. Po prostu niesamowite. Wasza baza została. To idzie na YouTube, nie? Gościu ma tyle samo na DPS-ie co ja. Wasza baza została zaatakowana. Stary, no po prostu. Ja mam 3 zgony. Każdy u nas w teamie ma co najmniej 2 razy tyle. Hanzo ma 4 razy tyle. Ja mam tyle samo killi co on. Znakomicie. Wróg atakuje wasz niedopuszczalne. Teraz poznacie mój gniew. Co to jest za obrona Częstochowy? Oni są też głupi, bo by się wbili po prostu i by było po robocie. Nie mogłem ich zjeść, bo ona cały czas skacze po ekranie. Ten zapala ulti w ściany. Człowiek, no przedziurawił ten domek, człowieku, no o co ci chodzi? Patrz na petardę, nie? Ona generalnie chyba na awku jest. Wasza baza została zaatakowana. Powiem ci tak, takiej obrony Częstochowy to już dawno nie widziałem. Dusisz się, Mufik? A daj się spokój, przecież oni... To chyba była trzecia danina, którą oni odpalają, gdzie my fortów nie mamy. Tak nie prosto Nexusa, nie? Teraz zrobią bossa tam. Idę po bossa. A nie, nie pójdę, bo mam 18 sekund cooldownu. Petarda już się nie ruszy do końca gry stąd, nie?
No to co, na topa w takim razie. Nie wyjeżdżaj tak daleko, nie wyjeżdżaj tak daleko. Nie wyjeżdżaj tak daleko. Patrz, Murad idzie. Dobra, nie, Sylwana, muszę ją zjeść. Dobra, Jayne muszę też zjeść. Wszystkich muszę zjeść. Mam Jayne. Obrona Częstochowy. Na górze jeszcze ta wala. Samuraj został. Ty jak on wjedzie w fort, to jest po robocie. On tu kombinuje, patrz, pa, pa, pa. Nie przywoź go do fortu. Czekaj. Chodź tu, Łajzo. Danina. O Jezu kochany. Nope. Wróg został zgładzony. Targaj tą daninę. Mordercza. Tak, to jest ten moment. Wala. Ja nie mam pół HP. Ty wala do mnie. Nie wiem, po cholerę my go gonimy. No, we mnie wjechali, nara. We dwójkę, bo gonimy Samuradina. Nope. Teraz wystarczy, że bossa zrobimy w robocie. Nie, oni wjeżdżają po prostu. A nie, no bo petarda. Boże, co za runda. Nie wierzę w to, co... O, mamy najemniku! Idę po bossa. Powodzenia. O, zrobili, dobra. Poszedłeś po bossa. Zostawcie go, chuj, Jezu! On was tak bejtuje! Ja zostawiam, nie idę. Dawaj tego... Dobra ulta. Dobra, jem szywane. Idę z nią, wychodzę z nią z tego w ogóle. Nie wiem, czy to cokolwiek pomoże. Patrz, co ja z nią robię. Nie! O, jest co się uśmiałem, pomimo przegranej. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękujemy, że byliście z nami. Mam nadzieję, że wam się podobało i standardowo zapraszamy na kolejne filmy. Mufik, podziękuj widzom. No, dzięki, do usłyszenia. Nara!